Pedro Regis, Anguera, Brazylia, 26 października 2023 roku, orędzie Maryi, Królowej Pokoju. Kochane dzieci, jestem waszą matką bolesną i cierpię z powodu tego, co na was nadchodzi. Będziecie jeszcze mieć długie lata ciężkich prób. Jedynie ci, którzy się modlą i miłują prawdę, wytrwają mocni w wierze. Nieprzyjaciele odbiorą wam wielkie skarby duchowe, sakramenty i zamęt wszędzie się rozprzestrzeni. Wasz oręż obronny jest w lekcjach przeszłości. Bądźcie uważni, przyjmijcie Ewangelię mojego Jezusa i wszędzie świadczcie o waszej wierze, naprzód, bez lęku. To jest orędzie, które wam dziś przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z wami jeszcze jeden raz. Ja was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.